sumie to powinnam zacząć dzisiejszy materiał od miny nieuśmiechniętej, a mniej więcej takiej. Mianowicie dlatego, że będziemy dzisiaj mówiły o opadających kącikach ust i o marionetkach, które się pojawiają. Ja nazywam się Pani Bosa i na tym kanale testuję, doradzam i podpowiadam kosmetyki, jak również zdradzam sposoby, jak naturalny i przyjemny sposób właśnie dbać o swoje ciało i o piękny i młody wygląd swojej twarzy. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek tak, żebyś na bieżąco była informowana o materiałach, które się pojawiają na tym kanale. No i oczywiście zostaw kciuk w górze, żebym widziała, że oglądasz właśnie ten filmik. Tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy opowiadały i rozmawiały na temat opadających kącików ust, na temat marionetek, które się mogą pojawiać, dlatego że są one nieestetyczne. Poza tym sprawiają, że tak naprawdę każda buzia, na której się pojawiają marionetki czy opadające kąciki ust, wygląda na smutną, nawet u osób, które są ciągle uśmiechnięte i radosne. No a poza tym generalnie też przez to, że te marionetki się pojawiają, to ta twarz tak jakby wyglądała na starszą, czyli automatycznie dodają one wieku, a żadna kobieta tego nie chce, dlatego podpowiem Tobie, w jaki sposób możesz pracować z tym obszarem twarzy, żeby pozbyć się tych marionetek, żeby wypłycić zmarszczki właśnie, które są zwane marionetkami, żeby poprawić właśnie, podnieść kąciki ust i jakie ćwiczenia możesz wykonywać tak naprawdę w domu, w samochodzie, gdziekolwiek nie będziesz. Zaczniemy dzisiejszą pracę z naszą twarzą od masażu. Pokażę Tobie kilka prostych ruchów, które możesz wykonywać, tak żeby pracować właśnie nad, żeby zapobiegać pojawieniu się marionetek, opadaniu kącików ust, albo żeby właśnie niwelować, jeżeli już się pojawiły. Natomiast żeby Cię nie zdziwiło, że nie będziemy tylko i wyłącznie pracowały tutaj z tym obszarem ust, ponieważ to, że się pojawiają marionetki czy kąciki ust opadają, jest spowodowane napięciami mięśni, które się pojawiają również w okolicach policzka, czyli też będzie trzeba troszeczkę popracować tutaj nad tą okolicą. Tak więc najpierw zaczynamy od masażu, potem pokażę kilka prostych ćwiczeń. Pamiętaj, że zanim zaczniesz masaż, pamiętaj, żeby oczyścić swoje ręce. I teraz tak, ja dzisiejszy masaż pokazuję zupełnie na sucho, bez użycia oliwki, bez użycia kremu, ale też z tego względu, że moje tkanki i mięśnie są już przyzwyczajone do tego, że ten bodziec jest troszeczkę mocniejszy i że trochę bardziej z nimi i mocniej z nimi pracuję. Natomiast jeżeli dla Ciebie to będzie zbyt intensywny masaż, to możesz sobie użyć oczywiście oliwki, hula wiatr za oknem i to może być słychać gdzieś tam w tle. Tak więc jeżeli dla Ciebie ten masaż będzie zbyt intensywny, to możesz użyć oliwki albo kremu. Pamiętaj, że dostosowujesz tak naprawdę sposób masażu do siebie indywidualnie. Pierwszym ruchem, który będziemy wykonywać, to jest rozmasowywanie tutaj na linii powstawania marionetek w trzech punktach. Palcami dwoma, z dosyć dużym naciskiem rozmasowujemy punkty. To nie jest przesuwanie palca po skórze, tylko to jest właśnie wykonanie nacisku i rozmasowanie tych napiętych mięśni i tkanek. W każdym punkcie, w którym masujesz, możesz policzyć sobie w trakcie masażu do 10, przesunąć te palce na kolejny punkt. Jeżeli wykonasz taką serię, to powtórz te rozmasowywania tych punktów takie 3 do 4 razy, czyli jedna seria są 3 punkty, 3 do 4 razy powtórz to. Ok, kolejny ruch, który będziemy wykonywać, to jest również będziemy się skupiały na tym miejscu powstawania marionetek, czyli jedną ręką stabilizujemy brodę, czyli chwytasz sobie brodę, a drugą ręką, dwoma palcami właśnie od brody przesuwasz w kierunku kącika ust z naciskiem, zdecydowanie, tak żeby pozbyć się tych napięć, które pojawiają się w tym miejscu. Możesz wykonać 8 do 10 razy i potem przechodzisz na drugą stronę i rozmasowujesz drugą stronę.
Bardzo ważne jest właśnie, żeby pracować z tymi napięciami, żeby rozluźnić, bo jeżeli napięcia pojawiają się tutaj na tej linii, pojawiają się właśnie w obrębie policzków, to automatycznie te kąciki ust są ściągane do dołu i automatycznie te marionetki się bardziej zarysowują. Tak więc ten masaż ma być intensywniejszy, ale nie ma być zbyt mocny. Dlatego na tym samym początku wspomniałam, że ja wykonuję już ten masaż bez użycia kremu, bez użycia oliwki. Jeżeli dla Ciebie będzie zbyt mocno, to pamiętaj, możesz sobie zawsze jakiś kosmetyk użyć do tego masażu, ale po masażu, żeby wykonać demakijaż. I kolejny ruch, tak jak rozmasowywałeś przed chwileczką z jedną ręką te napięcia, teraz pracujemy dwoma rękoma z naciskiem, przesuwamy od brody do kącika ust. Przy tym ruchu na samym końcu, jak już dojedziesz do kącika ust, możesz na chwilę te palce, do 4-5 sekund możesz te palce zatrzymać tak, żeby podkreślić podtrzymanie i podniesienie tego kącika ust. I też 8 do 10 razy takich ruchów. I okej, tak jak wspomniałam, musimy też popracować nad napięciami, które się pojawiają tutaj w obrębie policzka. Tak więc teraz będziemy ugniatały fałd skóry razem z tkankami, tak żeby rozluźnić te napięcia, które tutaj się pojawiają. W tym miejscu, jeżeli jesteś osobą, która bardzo mocno zaciska zęby, to w tym miejscu możesz odczuwać nawet takie lekkie pobolewanie, jak zgnieciesz ten fałd. I możesz się na chwilę zatrzymać na trochę dłużej w tym miejscu i właśnie popracować nad rozluźnieniem również tego obszaru właśnie. Możesz nawet puścić fałd i dwoma palcami koliste ruchy wykonać tutaj. I oczywiście po rozmasowaniu jednej strony rozmasuj drugą stronę. Teraz zdecydowanie przy tym ruchu, który będziemy wykonywać, możesz odczuwać właśnie potrzebę nałożenia jakiegoś kremu albo oliwki, żeby większy poślizg dodać. Tak więc jedną ręką przytrzymujemy brodę, drugą ręką rozciągamy, rozcieramy napięcie, które również się pojawia od kącika ust do ucha. Oczywiście drugą stronę. Ok, i ostatnie dwa ruchy w masażu nad tym obszarem. To pierwszy ruch to jest takie oszczypywanie na linii powstawania marionetek. Możesz albo jedną ręką, albo jeżeli dasz radę, to możesz dwoma rękoma jednocześnie sobie oszczypywać. Jedną i drugą stronę. Prawą ręką jakoś mi łatwiej to wyjdzie. I ostatni ruch to jest takie lekkie uniesienie kącików ust do góry. Naduszenie i przytrzymanie, liczysz do 10 i przytrzymujesz takie uniesione kąciki ust. I tego uniesienia tych kącików ust możesz zrobić 6 do 8 razy, takich 6 do 8 powtórzeń. Ja już czuję generalnie, zwłaszcza przede wszystkim właśnie tą jedną stronę, z którą pracowałam, że jest rozluźnienie. Mimo tego, że ten masaż będziesz regularnie wykonywać, to tak naprawdę napięcia, które się pojawiają w obrębie policzków, mogą się na co dzień pojawiać. Tak więc, żebyś się nie zdziwiła, że mimo regularnego wykonywania tego masażu i tak będziesz czuła te napięcia.
No i okej, skoro pokazałam Tobie cykl ruchów masażu, który możesz wykonywać, to jeszcze podpowiedzi, jeżeli chodzi o ćwiczenia. I tak jak wspomniałam, ćwiczenia możesz wykonywać w domu, w samochodzie, w pracy, jeżeli masz taką możliwość, to tylko i wyłącznie tak naprawdę od Ciebie zależy, kiedy będziesz ćwiczyć, ale ćwiczenia są bardzo mocne, bardzo ważne, ponieważ one wzmacniają mięśnie w tym obrębie, a jeżeli mięsień jest mocniejszy, to on nie będzie tak łatwo poddawał się tym napięciom wszystkim i nie będzie ciągnął tych kącików w dół. Tak więc pierwsze ćwiczenie to jest jeżdżenie językiem od jednego kącika ust do drugiego kącika ust. Jeżeli chcesz, to możesz taką całe kółko naokoło ust wykonywać, ale bardzo ważne jest to, że na początku chwilę przytrzymaj przy jednym kąciku ten język wypchnięty, potem staraj się z większym naciskiem właśnie przejeżdżać językiem pod dolną wargą i kiedy dojedziesz do drugiego kącika ust, to też na chwilę go przytrzymaj. Tak więc wygląda to w ten sposób. No chyba, że chcesz tak, jak mówiłam, z drugą opcją robienia kółek naokoło ust, no to wtedy jedziemy naokoło ust, od jednego kącika do drugiego. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, ponieważ od środka pracujesz językiem nad rozluźnieniem również tych napięć, które się pojawiają naokoło ust i tak jak wspomniałam, wzmacniasz dzięki temu te mięśnie. Drugie ćwiczenie, które Tobie pokażę, może nie jest do końca zbyt łatwym ćwiczeniem, trzeba tak naprawdę złapać wprawę w nim. Polega ono na tym, że żeby zawinąć wargi na zęby do środka, albo całą dłonią, albo piąstkami możesz przytrzymać sobie troszeczkę policzki i mając zawinięte te wargi, staramy się uśmiechnąć, powodując unoszenie kącików ust do góry. W momencie, kiedy się uśmiechasz, to staraj się w myślach spróbować policzyć do 10. Na początku będzie to na pewno bardzo trudne do wykonania, ale staraj się policzyć do 10. Jeżeli wykonasz na początku to ćwiczenie licząc tylko do 5, to wiesz, że później z czasem oczywiście będziesz łapała wprawę i ten czas uda Ci się wydłużyć. Tak więc wygląda to w ten sposób. Stabilizujemy policzki, przyciskamy policzki piąstkami, zawijamy wargi i uśmiechamy się. Po tym ćwiczeniu, jak wykonasz takich 6 do 8 serii, czuć jak bardzo mocno pracują właśnie mięśnie naokoło ust. Policzki też będą na początku zmęczone, ale też jest bardzo ważne, żeby wzmocnić mięsień policzkowy, ale właśnie czuć bardzo mocno pracę mięśnia wokół ust, co jest bardzo pozytywne, bo tak jak wspomniałam, nie będzie on tak bardzo podatny na te napięcia i naciągnięcie w dół kącików ust. No i ostatnie ćwiczenie, które możesz wykonywać, to jest kierowanie ust, kącików ust w różną stronę i w boki. Czyli siedząc, przesuwasz po prostu kącik ust. Możesz połączyć to również z takim przechyleniem głowy i jednocześnie rozluźniając napięcia, które pojawiają się na szyi, czyli przechylasz głowę. Czuć w tym momencie, kiedy głowa jest przechylona i kącik ust przesuwasz na bok, czuć jak ciągnie się ten mięsień, jak te mięśnie, które są ze sobą połączone, jak one się właśnie chcą rozluźnić. I
Jedna seria to jest wykonanie, rozluźnienie jednego i drugiego boku, czyli obydwa boki to jest jedna seria, a takich serii rozluźniania możesz wykonać około 6, jeżeli będą połączone z tymi innymi ćwiczeniami. Natomiast każde z tych ćwiczeń możesz wykonywać osobno, tylko po prostu wtedy zwiększ sobie ilość serii wykonywane danego ćwiczenia. Tak jak tutaj na przykład to ćwiczenie byś chciała sama wykonywać z rozluźnieniem napięć i ze wzmocnieniem tych mięśni w okolicach ust, to na przykład wtedy wykonaj 10 do 12 takich serii. Wspominałam o tym, że tego masażu nie musisz wykonywać codziennie. Może on być wykonany codziennie, ale chociażby jeżeli nie masz czasu, to te 3-4 razy w tygodniu rozmasuj te napięcia mięśni, popracuj ze wzmocnieniem tych mięśni, czyli wykonaj te ćwiczenia. Możesz przeplatać ze sobą, one nie muszą być zawsze razem zrobione. A jeżeli chcesz poznać więcej sposobów na to, jak dbać o swoją twarz w naturalny właśnie sposób, za pomocą swoich dłoni albo za pomocą jakichś innych narzędzi, kamieni, rollerów i tak dalej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do zapoznania się z moim kursem VOD od Nowa Twarzy. Pod filmikiem w komentarzu oczywiście wrzucę link na moją stronę, tak żebyś mogła się zapoznać z tym materiałem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam Cię bardzo serdecznie, żebyś na bieżąco była ze wszystkim i będzie mi miło, jak zostawisz kciuk w górze, jeżeli Ci się materiał podobał. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach.